1 września wspominamy świętą Teresę Małgorzatę Redi od Najświętszego Serca Jezusa, dziewicę. Anna Maria Redi urodziła się 15 lipca 1747 roku we włoskim Arezzo. Pochodziła z rodu szlachetnego i bardzo pobożnego. Bóg obdarzył ją szczególnym, mistycznym rozumieniem słów świętego Jana Apostoła: Bóg jest miłością. Ona sama była przepełniona miłością. Jej oczy były zawsze roześmiane. Sprawiała, że w jej otoczeniu wszyscy dobrze się czuli. Każdym, kto ją odwiedzał, zajmowała się jak najznakomitszym gościem. Pilnowała, by mu było wygodnie, podawała coś do jedzenia i picia, a także z zainteresowaniem pytała o życie osobiste, a potem uważnie wysłuchiwała tego, co mówił. I każdego obdarzała na pożegnanie radosnym poczuciem zrozumienia i przyjęcia. W roku 1764, mając 17 lat, wstąpiła do karmelitanek bosych we florenckim klasztorze świętej Teresy i otrzymała imię Teresy Małgorzaty od Najświętszego Serca Jezusa. I tu obdarzała inne zakonnice, zwłaszcza chore, dobrocią, która przynosiła im ogromną radość. Jej czułe słowa i opieka nie ominęły nikogo. Szczególną sympatią darzyły ją starsze siostry, gdyż Teresa Małgorzata od początku była uduchowioną, pełną pokory i ciepła zakonnicą. Pod jej wpływem rozpalały w sobie własną gorliwość i pobożność. Dobroć okazywana przez Teresę Małgorzatę współsiostrą zaowocowała licznymi cudami. Siostra Teresa Małgorzata była szczególnie bliska siostrze Teresie Adelaidzie, starszej i zupełnie głuchej kobiecie, która ze względu na swój stan zdrowia przebywała w szpitalu. Teresa Małgorzata chętnie ją tam odwiedzała. Te niezwykłe wizyty zdumiewały świadków, bo mimo upośledzenia Teresy Adelaidy, która normalnie nie słyszała ani jednego słowa wypowiadanego przez innych, obie siostry bez trudu ze sobą rozmawiały. Kolejny cud wydarzył się, gdy Teresa Adelaida, leżąc już na łożu śmierci, wyszeptała imię Teresy Małgorzaty, a ta wkrótce, jak na zawołanie, przybyła z drugiego krańca klasztoru, gdzie głos umierającej w żaden sposób nie mógł dotrzeć. Następne cudowne wydarzenia były związane z drobnym złamaniem zasad przez Teresę Małgorzatę. Reguła karmelitanek zakazywała siostrom pocałunków. Teresa Małgorzata wiedziała o tym doskonale, ale tego dnia nie myślała o surowych zasadach. Siostrę Marię Wiktorię, jedną z nowicjuszek w klasztorze świętej Teresy, dręczyły, mimo braku przyczyn, chroniczny ból zęba. Dolegliwość była tak poważna, że nawet przyjęcie adeptki do zakonu na stałe stało się problematyczne. Pewnego dnia podczas posiłku, gdy Maria Wiktoria nadal cierpiała z bólu, siostra Teresa Małgorzata, pełna współczucia, nachyliła się i pocałowała ją w policzek. Maria Wiktoria natychmiast została uwolniona od cierpienia, a ząb nigdy więcej nie dał o sobie znać. Nic już nie stało na przeszkodzie, by młoda kobieta została przyjęta do klasztornej wspólnoty. Teresa Małgorzata zmarła w opinii świętości 7 marca 1770 roku we Florencji, mając zaledwie 23 lata. Przez 15 dni jej ciało nie zdradzało żadnych oznak rozkładu. Tysiące wiernych z Florencji i okolicznych miast napływało do klasztoru świętej Teresy. Pewnego dnia cieśla zakonny wziął jeden z fiołków przystrajających katafalk Teresy Małgorzaty i dotknął nim twarzy kobiety zeszpeconej chorobą skóry. Twarz natychmiast została uleczona. Tym samym sposobem pewien robotnik uleczył swojego syna z zapalenia stawów. Cuda świętej Teresy Małgorzaty zaowocowały duchową odnową we Florencji i okolicach. Jej ciało przetrwało do dziś w nienaruszonym stanie. Kanonizował ją papież Pius XI w roku 1934. W ikonografii święta Teresa Małgorzata Redi przedstawiana jest w stroju karmelitańskim z krzyżem w dłoniach. Módlmy się. Panie nasz Boże, Ty hojnie obdarzyłeś łaską świętą Teresę Małgorzatę, dziewicę. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jej cnoty i razem z nią radowali się w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.